Škoda Kodiaq, jeden z największych przedstawicieli dużych SUV-ów, jeśli chodzi o tą czeską markę. Czy faktycznie jest to samochód duży, rodzinny, a także i troszeczkę sportowy? No właśnie, zapraszam Was na test Škody Kodiaq w wersji po faceliftingu, więc co, jedziemy z tematem. No dobrze, moi drodzy, ale zanim przejdziemy do tego Kodiaqa, chciałbym Wam przypomnieć o subskrypcji kanału Motookiem, bo jak dołączysz do naszych subskrybentów, my możemy także się rozwijać i pokazywać Wam coraz to ciekawsze i coraz to bardziej inne samochody na naszym kanale. Więc to, dzięki za subskrypcję, a my już sobie płynnie przechodzimy do Kodiaqa. No dobrze, moi drodzy, ale zanim przejdziemy do materiału o Kodiaqu, chciałbym Wam też wytłumaczyć, dlaczego jeszcze aktualnie testujemy starego Kodiaqa. No właśnie, chciałem Wam pokazać jeszcze samochód przed tymi wszystkimi ostatnimi wyprzedażami, bo nowy Kodiaq faktycznie się pojawił na nowej platformie, z zupełnie innym wnętrzem i zupełnie inną stylizacją. Ale chciałem Wam opowiedzieć jeszcze o tym starszym Kodiaqu, którego naprawdę warto jeszcze rozważyć na zakupie właśnie jeszcze na takich ostatnich chwilach. Pan operator śmieje się ze mnie, że jestem mały przy tym samochodzie. No tak! Bo to jest duży, praktycznie największy SUV, jaki jest dostępny w gamie. Kodiaq to jest jeden z największych egzemplarzy, tak naprawdę jest nawet większy od Skody Enyaq i to jest bardzo fajnym elementem, że jest w stanie pomieścić także całą dużą rodzinę. Zobaczcie, jak on świetnie wygląda w wersji Sportline. Mamy to połączone także z czerwonym kolorem nazywanym Velvet Red, którym mogliście widzieć na naszym kanale w przypadku Skody Fabii Monte Carlo i uważam, że to jest jeden z najlepszych kolorów, jakie są dostępne, tak nawet przy tak dużych samochodach, jakim jest właśnie Kodiaq. Duży, masywny, ogromny wręcz przód i naprawdę wygląda to bardzo groźnie. Wersja po faceliftingu kompletnie zmieniła przód. Tak naprawdę reszta nadwozia została praktycznie identycznie względem wersji przedfaceliftingowej, ale przód został kompletnie zmieniony. Jest bardziej agresywny i stał się bardziej masywny. Zobaczcie także na światła, które są nadal rozdzielone, ale są delikatnie przemodelowane. Są to te świetne światła Skoda Crystal Light, o których Wam już opowiadałem chyba w każdej możliwej Skodzie, że warto do nich dopłacić, bo świetnie wycinają samochody i działają naprawdę rewelacyjnie w nocy. Ale zobaczcie także na ten masywny zderzak, te wszystkie przetłoczenia oraz te agresywne dodatki na dole. To jest oczywiście element wersji Sportline, która ma być bardziej sportowa. Czarne dodatki w formie grilla, na przykład tak jak było w Octavii RS, tak w przypadku właśnie Kodiaqa także w Sportline to mamy. Bardzo fajnie jest to wszystko zrobione. Do tego mamy spore przetłoczenia na mastę i naprawdę charakternie to wygląda. Ale zobaczcie, jaki on jest naprawdę konkretnie wielki. Koła w Sportline muszą być sportowe. 20 cali przywędrowało do Kodiaqa, które wygląda po prostu fenomenalnie. I uwaga, nie są to jakieś dziwne felgi pod tytułem, tak jak były w Octavii RS, czy w Karoku, czy jeszcze w innych paru. Oczywiście modelach Skody, gdzie były te plastikowe areo kapsle, tylko mamy bardzo fajną, prostą felgę, która wygląda naprawdę bardzo dobrze, jeśli chodzi o tą dużą bryłę tego samochodu. Podkreślają to bardzo fajnie właśnie też ten rozmiar 20 cali. Ale opony jest także w miarę zacnie. 235x45 profilu pozwala także jeszcze zachować wraz z zawieszeniem DCC sensowne warunki, jeśli chodzi oczywiście o tłumienie wibracji i tłumienie nierówności w kabinie, więc tu nie będzie większego problemu. No tak, Kodiaq jest naprawdę duży. 4,7 metra samochodu to jest naprawdę kawał landary, bo to jest naprawdę duży SUV, który ma pomieścić oczywiście 5 lub 7 osób. Tak, bo Kodiaq był tak projektowany, żeby też był, mógł być samochodem, który może mieć 7 miejsc. I tutaj to widać. 2 metry i 79 metra rozstawu osi. Zobaczcie, jak duży jest rozstaw osi w tym samochodzie oraz zwróćcie uwagę, jak duże i jak długie są tylne drzwi, po to, żeby Wam lepiej się oczywiście wsiadało na tylny rząd. To nie zmienia faktu, że także ma być to SUV, który ma mieć sporej wielkości prześwit. Prześwit
19,2 cm, dzięki czemu jesteście w stanie pojechać sobie w góry czeskie i po prostu skorzystać także z napędu 4x4, który jest także opcją w tym samochodzie, tak jak w naszym egzemplarzu. No i czas na tylną część stylizacji. Tak naprawdę nie zmieniło się zbytnio tutaj za dużo, bo Kodiak już naprawdę fajnie wyglądał w tej wersji przed faceliftingiem, a po faceliftingu tak naprawdę nie zrobiono zbytnio nic. Wersja Sportline dodaje Wam tylko ciemne dodatki w formie oczywiście tego dłuższego spoilera, który jest także w tej czarnej wersji. Macie także te czarne, piękne napisy, takie jak właśnie ten nowy, rozstrzelony napis Skoda. Macie bardzo ładny napis Kodiak. No i emblemat tego, że macie system 4x4, oparty oczywiście na Haldexie. Bardzo fajnym elementem, który oczywiście przyciąga wzrok w tych nowoczesnych samochodach, to są światła. Światła, które są w pełni LED-owe, mają bardzo ładny, nowoczesny wzór, zgodny także po prostu z innymi modelami marki Skoda i to tyle tak naprawdę. Macie także dosyć mocno zaakcentowany zderzak. W wersji Sportline pojawiła się tutaj taka delikatna listewka udająca oczywiście wydechy, których po prostu tutaj nie ma, bo wydech jest zlokalizowany tutaj pod spodem, a to ma tylko dosłownie mieć taką delikatną atrapę. Czas na praktyczność, w końcu to Skoda. I uwaga, 720 litrów pojemności bagażnika. W końcu Czesi są w tym mistrzami, ale gdybyście chcieli to powiększyć, na przykład dodatkową przyczepkę, to możecie zapłacić okolice 4000 zł i macie elektrycznie wysuwany hak, który wystarczy, że po prostu pociągniecie i w tym momencie możecie zapiąć sobie przyczepę o masie 2200 kg. Hak w tym momencie za jednym kliknięciem zwalnia się i dosłownie za pomocą magnesu przyczepia się tam wewnątrz i już jest gotowy także do jazdy, bo w końcu w niektórych krajach nie możecie jeździć z zamontowanym na stałe hakiem i takie rozwiązanie jest bardzo fajne. Wracając do bagażnika, jak to Skoda? Dużo miejsca, dużo pojemności i dużo ciekawych simpli cleverów. Tak naprawdę zaczynamy sobie od roletki, która jest bardzo fajnym elementem. Wystarczy ją dosłownie pacnąć i ona na szynach sobie przesuwa się do wewnątrz. Jest to bardzo fajny element. Do tego dwa konkretne haczyki z lewej, jak i z prawej strony. Oświetlenie LED-owe z lewej i z prawej strony oraz opcjonalnie, z tego co wiem, można sobie dokupić także tutaj na górnej części pokrywy. Mamy także oczywiście zgłącze 12-voltowe oraz sporo także różnego rodzaju schowków, a także dosyć spory schowek pod podłogą, który może być także, o, za pomocą takiej linki, dosłownie możecie sobie go zahaczyć tutaj o górną część i uwaga, znalazło się tutaj miejsce na koło dojazdowe, więc to jest naprawdę coś, co nie jest dosyć często spotykane oraz macie takie elementy w formie simpli cleverów, które już Wam kiedyś pokazywałem podczas też testu jednych ze Skód, dzięki czemu możecie sobie dosłownie organizować Waszą przestrzeń, tak żeby Wam nie latały jakiekolwiek elementy po wewnętrznej części bagażnika. Pojawiła się półeczka, pojawiły się także uchwyty, gdzie możecie zapiąć sobie także siatkę, którą macie jeszcze także w zestawie, więc tutaj na pewno przestrzeni nie zabraknie, a możecie jeszcze ją powiększyć. Hop! Hop! No i tak jak teraz widzicie, 2065 litrów pojemności bagażnika to jest oczywiście ogromna przestrzeń, ale zwróćcie uwagę na jedno. Niestety nie występuje tutaj podwójna podłoga, dzięki czemu niestety jest problem także z tym, że fotele są dosłownie wyżej niż podłoga w bagażniku, więc pojawił się taki dosyć spory uskok, więc może być to delikatnie problematyczne. Ale gdybyście chcieli mieć więcej osób na pokładzie niż więcej bagażu, no to możecie sobie wybrać jeszcze wersję 7-osobową. Czas na gamę silnikową, a tak naprawdę silników macie naprawdę bardzo dużo i nie będę Wam omawiał wszystkich silników, bo naprawdę i różnych mocy, i różnych pojemności, i benzyn, i diesla jest tutaj naprawdę sporo. Ale co mamy w Sportline? W Sportline mamy bardzo fajny silnik, czyli 2.0 TSI, znany oczywiście ze wszystkich możliwych wagów oraz ze wszystkich możliwych Audi i jeszcze innych paru oczywiście marek, które są w koncernie Volkswagena. 2.0 TSI to jest ten sam silnik, którym opowiadałem Wam oczywiście w przypadku Octavii RS i naprawdę jest bardzo, bardzo fajnym silnikiem. 2.0 TFSI, w tym przypadku 190 koni i 320 Nm momentu obrotowego, połączone także ze świetną skrzynią DSG o 7 przełożeniach i pozwala Wam to zrobić z napędem 4x4, uwaga, 7,5 sekundy do pierwszej setki, co żeśmy także dla Was oczywiście sprawdzili. Dobra, ale jeśli on jest taki oto sportowy, to ma procedurę startu, bardzo dużo ilość wagów posiada, nawet ukrytą. Dobra, wróćmy sobie tryb sport, wyłączmy sobie kompletnie ESP, żeby nam się pojawiło, jest, ESC w wersji sport. Hamulec, front assist niedostępny, bla bla bla, dobra, dobra.
Ty, jest launch control! O kurde! Nie, no dobra, to już mnie kompletnie mocno zaskoczyło ze względu na to, że kto by się spodziewał procedury startu, przepraszam bardzo, w tak dużym rodzinnym samochodzie, jakim jest Kodiak. Dobra, Skoda, zrobiliście mi dzień. Świetna kultura pracy, naprawdę wybitna jednostka, oczywiście znana ze wszystkich możliwych modeli Volkswagena. Naprawdę tutaj bardzo dobrze się wpasowuje i świetnie także napędza ten samochód, ze względu na to, że Karoq nie należy także do nie wiadomo jak lekkich samochodów, ale też nie jest bardzo ciężki, 1600-1700 kg masy. I tak oto Kodiak należy do bardzo fajnych, ekonomicznych także w miarę samochodów. Średnie spalanie tutaj waha się od 8,5 aż do 10 litrów, w zależności oczywiście jak macie ciężką nogę. Spalanie na trasie 7,7 litra na 100 km prędkość, od 120 do 140 km na godzinę, więc uważam, jak na tak dużego SUV-a z takim silnikiem dwulitrowym, to jest naprawdę fajny wynik. I jak korzystacie także z tego samochodu, a ten samochód dzięki temu silnikowi jest naprawdę bardzo fajnie, dynamicznie wyrywny, więc myślę, że to jest jedna z fajniejszych jednostek. I uwaga, jest w stanie także być poddana chip tuningowi, dzięki któremu spokojnie możecie dogonić sobie Kodiaka w wersji RS 245 koni lub nawet możecie zbliżyć się już pod granicę 300 koni, tak jak w przypadku Octavii RS. Tyle z silników. No dobrze, no to jak wygląda ten tył, w którym ma być faktycznie tak bardzo mocno uniwersalny i ma być także praktyczny. Zobaczcie na to, ile tutaj jest przestrzeni. Nad głową ogrom. Przed kolanami niesamowicie duża ilość przestrzeni i zobaczcie, jak ja mogę się tutaj rozłożyć. Tak naprawdę mogę sobie wyciągnąć nogi bez większego problemu. I co ciekawe, nawet Skoda zrobiła tutaj takie ciekawe oto podnóżki, żeby oczywiście było Wam bardziej wygodnie. Tyle, ile tutaj jest przestrzeni, to jest wręcz niesamowite. Ale Skoda potrafi zawsze to po prostu zrobić tak, żeby tej przestrzeni było. Myślę, że jest tutaj więcej przestrzeni nawet niż w Superbie. I co ciekawe, kanapa, która tutaj jest, ma też możliwość przesuwania. Zobaczcie, mogę w tym momencie sobie zmniejszyć przestrzeń na nogi, dzięki czemu oczywiście pasażerowie tego dodatkowego rzędu siedzeń tam z tyłu, jeśli on by był, mogą mieć więcej także przestrzeni. Teraz w tym momencie możemy sobie powiększyć jeszcze bardziej bagażnik i to mi się mega podoba tak naprawdę w tej Skodzie, że jest niesamowicie mocno uniwersalna przez takie właśnie dodatki. Zauważymy sobie tunel tutaj od oczywiście napędu 4x4, no bo gdzieś ten wał jednak musi tutaj przechodzić. Na środku mamy także dwa nawiewy, możliwość sterowania trzecią strefą klimatyzacji za pomocą temperatury oraz skrajnie ogrzewane fotele trójstopniowo, więc to jest na pewno bardzo, bardzo fajny patent. Z kolejnych ciekawych patentów Simply Clever to na pewno musimy tutaj wspomnieć sobie o dużym podłokietniku, który ma naprawdę sporo miejsca i także pomieści dwa napoje, jak nie trzy. Możliwość także przewożenia samych nart, dosłownie za pociągnięciem jednego ruchu rąk, oraz pakiet dobranoc, to, że możecie sobie dostosować zagłówki oraz jednym ruchem wyciągnąć sobie tutaj takie dwa elementy, dzięki któremu wasze dzieci na przykład sobie bezpiecznie spać podczas podróży, czy nawet dorośli. Fajny, super patent, a to nie wszystko, bo w tym pakiecie także jeszcze dostajecie jedną ciekawą rzecz. A w takiej torebce dostajecie kocyk. Tak, po prostu. Zwykły, tradycyjny kocyk macie zamontowany właśnie w bagażniku, w takiej torebce. I w tym momencie ja spokojnie mogę sobie rozłożyć kocyk, wykorzystać te dwa piękne tutaj uszy i sobie dosłownie pójść spać. Kurczę, jaki fajny, miękki ten kocyk. No to jest wręcz niesamowite, jak takie dodatki w takim samochodzie robią dosłownie robotę. Dodatkowo jeszcze oczywiście macie roletki na szybach, żebyście mogli być bardziej private. Więc tutaj komfortu naprawdę jest niesamowicie dużo, ale kocyk zabiera, bo jest fajny. No to czas, moi drodzy, na wnętrze. A wnętrze w Kodiaku tak naprawdę jest kopią tego wszystkiego, co już znamy ze Skody. To są bardzo charakterystyczne elementy, które się przejawiają dosłownie, czy to w Kodiaku, czy to w Karoqu, czy to jeszcze w Skali, czy jeszcze we wszystkich innych możliwych Skodach. Wsiadacie tu i wszystko wiecie, gdzie co leży i jak jest poukładane, ale zacznijmy sobie delikatnie od materiałów, bo delikatnie jest tutaj do czego się przyczepić. Bardzo ładnie wyglądająca deska, myślicie sobie, bardzo dobrze wykonana skóra oraz oczywiście delikatne przeszycie. No do końca nie, to jest gumowa skóra, która jest trochę twarda, trochę miękka i taka jest. Niestety przy dalszym kontakcie jest naprawdę bardzo fajna, ale kiedy już zbliżacie rękę, no to robi się trochę kiepsko. Tutaj niestety też twardy, trochę gumowany plastik.
bardzo ładna hydrografika, którą macie tutaj zastosowaną, taką jak w Verasie na przykład, no ale to jest kawał plastiku, który po prostu, znaczy za tym mogły być schowek albo po prostu jakiś inny element, ale jest to po prostu twardy kawałek plastiku. Tutaj ten plastik też się dalej przeciąga. Przechodząc delikatnie niżej, niestety te materiały są coraz bardziej twardsze. Widać, że to jest dosłownie starsza Skoda, bo nowe Skody, które wyjeżdżają już w nowszej generacji, są o wiele lepiej wykonane. Tutaj dosłownie czuć, że to wnętrze jest jakby z poprzedniej epoki i delikatnie widać tu oszczędności kosztów. Bardzo ładna Alcantara tutaj oraz dosłownie podłokietnik, który jest powiedzmy trochę twardy. Fajnie, że macie także oczywiście kieszenie z bardzo ładnie obitym filcem, więc tam jakieś butelki czy drobnostki nie będą Wam się obijać, więc to jest naprawdę bardzo fajny element. Ale tak to wszystkie znane nam klocki. Kierownica taka sama jak mieliśmy w Enyaqu, w Kodiaqu, w Karoqu oraz we wszystkich możliwych modelach, czyli wersja sportowa z trójramienną kierownicą, bardzo dobrze wyprofilowana, z bardzo fajną taką strukturą a la piłeczka golfowa. To mi się naprawdę podoba. Sterowanie na kierownicy macie po lewej stronie i macie ogrzewaną także tą kierownicę. Po prawej stronie macie sterowanie ekranem multimedialnym, który jest przed Waszymi oczami oraz także systemy asystujące jazdę. Ekran, który mamy, to jest naprawdę fajny wyświetlacz, który ma różnego rodzaju grafiki, ma takie bardziej klasyczne, ma także oczywiście wyświetlanie mapy oraz jeszcze parę różnych trybów i widoków, które naprawdę pozwalają Wam spersonalizować ten samochód dosłownie do siebie. To mi się bardzo, bardzo w tym podoba. Nie ma żadnego head-up displaya, nie ma żadnych udziwnień. Jedynym udziwnieniem to jest oczywiście dźwigienka do tempomatu znana w Volkswagenie od dłuższego czasu. Na środku mamy także oczywiście system multimedialny Skody, który uważam, że jest bardzo fajny, ma możliwość sterowania takimi oto gestami. Jest naprawdę bardzo przyjemny, działa wręcz fenomenalnie i tu nie ma żadnych problemów. Macie możliwość wejścia do zakładki sobie klimatyzacji, w którym macie na przykład możliwość włączenia podgrzewanej przedniej szyby, która tutaj jest zastosowana w takiej technologii, że folia grzewcza jest zastosowana pomiędzy warstwy w szybie, podłączenie telefonu, wszystkie możliwych asystentów oraz ustawień. Tego jest naprawdę sporo i najfajniejszym elementem jest to, że macie bezprzewodowe Android Auto lub Apple CarPlay, dzięki czemu możecie podłączyć swój telefon dosłownie jednym ruchem i mieć tutaj mapy Google'a i oczywiście Spotify'a czy jeszcze parę innych aplikacji, które lubicie. Pod spodem zestaw klimatyzacji, bardzo prosty. Za pomocą pokrętła sterujecie sobie klimatyzacją, podgrzewane fotele trójstopniowo, możliwość wykorzystania resztkowego ciepła do ogrzewania kabiny, ładowarka indukcyjna, dwa porty USB-C, bo wersja po faceliftingu już posiada tylko i wyłącznie porty w standardzie USB-C, no i charakterystyczny wybierak skrzyni biegów z napisem Skoda 4x4 i paroma przyciskami, takimi na przykład jak przycisk off-road, którym oczywiście w tym momencie jest zapięty system off-road i macie kilka różnych ciekawych informacji jak kąt skręta kół oraz oczywiście wysokość nad poziomem morza czy kompas. Takie drobnostki, ale mają troszeczkę delikatnie polepszyć to wnętrze. Tutaj mamy oczywiście dwa miejsca na kubeczki lub możemy to sobie dosłownie wyjąć. Miejsca na żetony, jakieś drobnostki. Podłokietnik jest regulowany góra-dół oraz jeszcze możliwość wysunięcia, więc tak naprawdę zapewnienie sobie idealnej pozycji w tym samochodzie jest po prostu bezproblemowe. No ale to jest znany nam we wszystkich Skodach. Naprawdę dobre wnętrze, do którego ciężko się jakkolwiek doczepić. No może delikatnie te materiały, ale warto także wspomnieć o fotelach, które są wręcz wyborne, ale o nich Wam opowiem już podczas jazdy. Fotele, które są tutaj zastosowane, są to dosłownie fotele, które widziałem w Veresie, w Octavii RS i pewnie w Kodiaqu RS będą dosłownie identyczne. Dlaczego są tak fajne i dlaczego są tak komfortowe na dłuższych trasach? Dlatego, że mają bardzo fajnie, ergonomicznie zaprojektowany cały ich kształt. Bardzo długie siedzisko, do tego fotele, które są naprawdę bardzo fajnie ustawione. Do tego macie kilka możliwych regulacji, włącznie z odcinkiem lędźwiowym oraz jego wysunięciem, przesunięciem i tak dalej. Ale to, co jest najfajniejsze, to są te kubły. One bardzo fajnie trzymają Wasze ciało tutaj na dole oraz tutaj na górze. Wasze barki nie latają, tylko cały czas ten fotel Was trzyma. Dzięki czemu na dłuższej trasie jest naprawdę mega wygodnie, a kiedy chcecie się pobawić Waszym Kodiakiem, wiem, że to trochę brzmi absurdalnie. Kurde, jak on dobrze jeździ. Ale kiedy chcecie się nim pobawić, to tak naprawdę te fotele Wam umożliwiają. No i co, moi drodzy, kolejna Skoda. No to co tu może nas troszeczkę zaskoczyć? Ale szczerze powiedziawszy, Kodiaq naprawdę ma czym zaskoczyć. I zaczniemy sobie troszeczkę inaczej, nietypowo, bo zaczniemy od silnika, który uważam, że w tym samochodzie jest naprawdę bardzo fajnie skonfigurowany.
I do tego włączymy sobie tryb sport, bo naprawdę jest czym pojechać. Dwulitrowe TFSI, które tutaj jest, naprawdę bardzo fajnie pasuje do tego samochodu. Nawet nie myślałem, że aż tak dobrze. Ten samochód ma duże pokłady energii, duże pokłady mocy, a ma tylko 190 koni. Co prawda jest to ten sam silnik, co dostaniecie w Kodiaku RS-ie, który ma po prostu delikatnie mniej mocy, ale co mi się podoba w tym samochodzie? Podoba mi się jego zwartość, do tego ta reakcja na gaz, która jest naprawdę jednak fajna i skrzynia biegów, która ma oczywiście bardzo fajne nastawienia w takiej formie, że naprawdę super dobiera te biegi sobie w trybie sportowym, czy właśnie w trybie normalnym. Fajna jest ta reakcja na gaz, macie tylko 190 koni, ale ten napęd na 4 powoduje to, że po prostu tego momentu obrotowego jest na tyle dużo i to odbicie z tych 4 kół jest bardzo fajne, w takiej formie, że nacisk wciskacie kickdown, wyprzedzacie i manewr zakończony. I to jest naprawdę bardzo fajne w tym samochodzie, ale czuć też w nim w miarę fajną lekkość. Tak, o której lekkości mówię? Mówię o tym, że samochód waży raptem 1650 kg w takiej specyfikacji, jaką my mamy. W wersji 7-osobowej jest troszeczkę cięższy, tam 1700 kg, ale czuć tą lekkość w tym samochodzie. Wy czujecie, że on bardzo fajnie hamuje i czujecie też, że on bardzo fajnie jednak przyspiesza, bo jest to lekki, fajny samochód z napędem na 4, który naprawdę bardzo fajnie działa. I nie jest tutaj potrzebny napęd stały 4x4, ten Haldex naprawdę super tutaj działa. Wracając sobie do trybu normal, widzicie jak skrzynia już zaczyna zmieniać swoje nastawy, jest już bardziej ekonomiczna, będzie częściej używać swoich 7 biegów i pojawia się delikatny lag, taki znany już z poprzednich także wagów. Kiedy naciskacie pedał przyspieszenia, nie dzieje się zbytnio za dużo, musi chwilę zredukować kilka biegów, ale jak już to zrobi, to tak naprawdę macie temat z głowy. Bardzo fajnie można się dogadać i z hamulcem, i właśnie i z pedałem przyspieszenia właśnie z tą skrzynią, bo ona wtedy działa po prostu sobie bardzo sprawnie i szybko naprawdę reaguje na te biegi. Chyba mam wrażenie, że tutaj działa najlepiej ten soft oraz ta skrzynia ze wszystkich skut, jakie chyba mieliśmy. Jest najbardziej taka ugładzona i najbardziej dogaduje się także z człowiekiem. Że no macie w końcu duży samochód, duży 4,7 metra autobus, i to czuć trochę jak się jedzie, że to jest autobus, ale nie czuć tego w zawieszeniu. Zawieszenie, które mamy, to jest oczywiście zawieszenie DCC. DCC, czyli zmiennej charakterystyce tłumienia, które jak to przypadło na Skodę i ogólnie na Volkswagena, działa fenomenalnie już od kilku dobrych generacji. Tak. Ze względu na to, że tak jak teraz mam włączony tryb normal czy tryb komfort, ten samochód jest bardzo fajnie, przyjemnie komfortowy, nawet z tymi 20-calowymi kołami, które mamy tutaj zastosowane, ale jest także możliwość zmiany tego. Kiedy włączycie sobie tryb sport, wtedy czujecie dosłownie, po zmianie tego trybu na tryb sport, czujecie jak ten układ kierowniczy staje się bardziej ciasny, ze względu na to, że posiadacie progresywny układ kierowniczy oraz całe zawieszenie także staje się bardziej fajnie, przyjemnie zestrojone, ze względu na to, że się mniej buja. Zmienia to fakt, że kiedy włączycie tryb sport, nagle się okazuje, że on Was zachęca. Tak, i to jest aż dziwne, że zachęca Was do tego, żeby wejść w te zakręty troszeczkę szybciej i troszeczkę żwawiej. Palenie w tym silniku musicie przygotować sobie w mieście okolice 10 litrów. Od 9,5 do 10 litrów jednak Kodiak musi spalić ze względu na to, że po prostu jest dosyć większym samochodem. No i ten silnik po prostu tyle lubi spalić. Na trasie już jest naprawdę całkowicie bardzo zadowalająco. 7,5 litra jadąc sobie 140 km na godzinę to jest świetny wynik. A więc tak naprawdę średnia pewnie Wam się zamknie w okolicach 9 litrów, a macie jednak 190 koni i napęd na 4. I mówię, że on naprawdę zachęca. Kurczę, wciskacie ten pedał przyspieszenia i moment macie stówkę na blacie. Redukujecie, pyk, pyk, ta skrzynia naprawdę się słucha i zawieszenie jest naprawdę świetnie, jest fenomenalnie wręcz zestrojone jak na takiego dużego SUV-a. Zobaczcie na to, jakie ja mam tutaj bardzo fajne partie zakrętów, które żeśmy jeździli Octavią RS, a Kodiak naprawdę wciąga się w niej, to jeszcze jak dobrze. I do tego reakcja na skrzynię biegów w formie łopatek. Bardzo, bardzo dobra i naprawdę czujecie jedność z tym samochodem, że po prostu kiedy naciśniecie ten pedał, pyk i pyk. Kurde, to jest samochód rodzinny, najczęściej 7-osobowy wielki autobus, ale daje kierowcy jakieś takie poczucie fajnej sportowej jazdy. Nie wiem dlaczego, ale wersja Sportline jakoś go tak fajnie usportowiła. No dobra, ale porozmawiajmy trochę więcej o tym komforcie. Komfort jest naprawdę bardzo fajny. Wygłuszenie w tym samochodzie też jest naprawdę na sensownym poziomie. Jadąc 130-140 km na godzinę, można tutaj doznać naprawdę bardzo fajnej przyjemności z jazdy, ze względu na to, że jest cicho. Nie macie tutaj podwójnych klejonych szyb, ale w konfiguratorze najprawdopodobniej możecie sobie je dokonfigurować. W przypadku Octavii można było, to dlaczego w Kodiaku nie można było ich sobie domówić. Systemy adaptacyjne w formie oczywiście Lane Assistu oraz całego systemu Travel Assist
2.0 działają tutaj po prostu świetnie, jak to przystało na Skodę, czyli możecie puścić w większości kierownicę i przemierzać sobie naprawdę długie dystanse po autostracie i będzie naprawdę świetnie i komfortowo. Nagłośnienie, powiedzmy, jest w miarę dobre, ale nie oczekuję przy tak dużym samochodzie nie wiadomo jakiego nagłośnienia. To jest w końcu tylko Skoda. Kurczę. Kodiak to jest za dobry samochód po faceliftingu z tym naprawdę ładnym przodem, to jest za dobry samochód, jaki im wyszedł. Nie dziwię się. Wiecie co, jeśli nowy Kodiak nowszej generacji będzie tak samo dobrze jeździł, a będzie wyglądał jeszcze lepiej i będzie miał jeszcze lepsze wnętrze, to będzie niesamowicie dobry samochód. Ale jeśli chcecie kupić teraz Kodiaka w przecenie tak naprawdę z ostatnich egzemplarzy, to pójdźcie i to zróbcie, bo ten samochód jest naprawdę wyborny. Pod względem na pewno praktyczności, ekonomiki oraz także tego, ile kosztuje. Bo nie kosztuje aż tak dużo. Nie no, nie mogę. Kto to wymyślił? Jeśli macie 700 litrów pojemności bagażnika, wielki samochód wielkości autobusu, możecie przewozić z tyłu tak komfortowo osoby jak w niejednej limuzynie i jeszcze macie napęd na 4, możliwości wjechania w jakikolwiek teren. Co oni zrobili? Ale naprawdę zrobili to dobrze. No i tak oto, moi drodzy, wyglądają wrażenia z jazdy. Jeden z ciekawszych samochodów z marki Skoda, jaki ostatnio był u nas na kanale. Dający naprawdę bardzo fajne wrażenia z jazdy. Nie myślałem, że taki duży SUV, jakim jest Kodiak, może być tak naprawdę nacechowany sportem. I to słowo w wersji Sportline nie mówi tylko o wersji wyposażenia, tylko też o jakichkolwiek emocjach z jazdy. Bo naprawdę z tym silnikiem dwulitrowym o mocy 190 koni naprawdę przyjemnie się tym jeździ i będzie się fajnie jeździć tak, z całą tą rodziną. No tak, ale trzeba także Wam powiedzieć delikatnie o cenach. Ceny tego samochodu, tak jak już Wam wspomniałem, będą teraz delikatnie się zmniejszać ze względu na to, że weszła nowa generacja najnowszego Kodiaka i jestem ciekaw faktycznie, czy jeszcze będzie lepszy niż to, co aktualnie oferuje. Ale myślę, że jest bardzo fajnym elementem także udanie się do salonów i kupienia ostatnich egzemplarzy właśnie takiego Kodiaka, bo to będzie fajny i strzał cenowy oraz naprawdę bardzo fajny samochód. Zaczynają się od 194 tysięcy złotych. Wersja, którą my mamy, jest doposażona na poziom 225 tysięcy złotych. A co wchodzi w skład faktycznie tych oto pięknych dodatków, które tak zwiększają cenę tego samochodu? No właśnie. Kolor velvet metalizowany 4000 zł, obręcze kół, które widzicie, też okolice 4000 zł. Pakiet komfort, w który wchodzi oczywiście nawigacja, podgrzewane fotele i tak dalej, włącznie z tym pakietem komfortowego snu, to okolice 8500 zł. No i travel assist, kolejne 4000 zł i tak naprawdę tyle. Za 225 tysięcy złotych macie bardzo fajny samochód, który jest naprawdę fajną bazą rozwojową. Ma napęd 4x4, ma świetną skrzynię DSG i ma możliwość podniesienia mocy ze 190 koni spokojnie do tych 250, a nawet bliżej 300 koni, bo tak, te Skody się tak na tyle potrafią zrobić, że mamy wtedy naprawdę dużego, fajnego SUV-a, wręcz autobus rodzinny, który może być naprawdę szybki, oszczędny oraz będzie także komfortowy dla całej rodziny. Więc Kodiak nadal uważam, że jest świetną propozycją, a kiedy przyjedzie nowa generacja, nie martwcie się, przetestujemy także i nową generację, ale myślę, że będzie jeszcze lepsza niż to, co aktualnie oferuje Kodiak, chociaż uważam, że ten naprawdę jest warty zainteresowania. No i tak oto, moi drodzy, kończymy ten materiał o tym pięknym czerwonym Kodiaku. Niesamowity samochód, który zrobił spore wrażenie także na mnie. Jeśli chcielibyście zobaczyć jeszcze więcej ciekawych samochodów na naszym kanale, to oczywiście nie zapomnijcie dołączyć do subskrybentów kanału Motookiem, bo to dzięki Waszym subskrypcjom my możemy także się rozwijać i coraz ciekawsze samochody Wam oferować na naszym kanale. Więc co? Dzięki serdecznie za obejrzenie. Dwa inne filmy w tym momencie Wam się wyświetlają. Także do zobaczenia na naszym kanale. No i co? Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć, hej!